Niech święto radosne, paschalnej ofiary, składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupi swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy. Choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Mario, ty powiedz, coś drodze widziała, jam zmartwychwstałego, blask chwały ujrzała, żywego już Pana, widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież ich chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Alleluja, 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 alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Chyba nie to było. Alleluja. 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 Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś? A ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku:
Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź Duchu Święty, Duchu miłości miłosiernej, od serca Jezusa Zmartwychwstałego, przez serce Maryi Matki Zmartwychwstałej Miłości. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy miłowali Jezusa, tak jak Maria Magdalena z dzisiejszej Ewangelii. Szala Maria weso manachalacheno malachanan i wachamalaj malache szalachen Adonai malachenu. Jan apostoł miał wrażliwe, piękne serce, dlatego pragnął, aby w jego Ewangelii było ukazane piękne serce Jezusa. Bo jego serce, serce Jana, było podobne do serca Jezusa. Chciał we wszystkim naśladować swojego mistrza. Dlatego zebrał dokładne, wierne relacje wielu świadków Chrystusa, również Chrystusa Zmartwychwstałego. Maria Magdalena, wierna uczennica Pana, wierna uczennica Jego miłości, poznała również różne sekrety serca Zbawiciela. Umiłowała Go gorącą, czystą, piękną miłością. Jezus Chrystus był jedyną miłością jej życia. Spotkała Pana po zmartwychwstaniu. I Jan wiernie to opisuje, jak to wyglądało. A więc Maria Magdalena udała się do grobu. Okazuje się, że kamień był już odsunięty, a grób, o zgrozo, jest pusty. Dlatego płacze, bo nie ma ciała jej umiłowanego Pana, jej nauczyciela, jej rabiego. Ktoś ukradł jej ciało, jej mistrza. Jak można było zrobić coś takiego? Takie świętokradztwo, taka kradzież. Płakała, bo bez Jezusa nie chciała żyć. Chciała namaścić martwe ciało Pana z miłości, chociaż tyle chciała jeszcze uczynić, co mogła. Płacze, jest samotna. Nie ma nikogo. Niebo jaśnieje. Ogród pachnie. Słońce wschodzi. Ale jej serce pogrążone jest w bólu i smutku. Jej serce jest wręcz pęknięte na pół. Nikt nie jest w stanie ją pocieszyć. Nikt jej nie rozumie. Bo tylko jej serce może zrozumieć Pan, ale Pana nie ma. Nie ma nawet Jego ciała. I nagle dzieje się coś niezwykłego. Kiedy nachyliła się do grobu, płakała, zobaczyła dwóch aniołów. Miała dobry wzrok. To nie było złudzenie. Ten, kto kocha Pana, w
Widzi więcej, widzi nawet aniołów. Ma serce, które wyczuwa obecność Pana i aniołów. Jej płacz był błogosławiony. To był inny płacz niż płacz ludzi, którzy są w rozpaczy, którzy są przygnębieni, nie mają żadnej nadziei. To był inny płacz. Płacz oblubienicy, tęskniącej za oblubieńcem. I właśnie wtedy widzi aniołów jaśniejących w jasnych, świetlistych szatach. Jeden siedział sobie tam, gdzie leżało ciało Pana, w miejscu głowy, drugi w miejscu nóg. Jest to aluzja do dwóch cherubinów. Na pewno to byli cherubini, tak możemy się domyśleć, bo w Starym Testamencie wiemy, że w świątyni była Arka Pana, cała ze złota, w której była duchowa obecność Pana. I nad tą arką były umieszczone dwie postacie cherubinów z rozłożonymi skrzydłami ku sobie, aby jakby chcieli okryć arkę, strzec, chronić. I tutaj podobnie. Ten grób był jakby arką, który przecież był Pan. Nie tylko Jego duch, Jego ciało. Ale teraz nie ma Pana, ale są aniołowie. To znaczy, że Pan jest blisko, bo aniołowie są tam, gdzie jest Pan, gdzie jest Bóg. Przenajświętsza głowa Pana, przenajświętsze Jego stopy. Całe ciało powinno przez nas, ciało Pana, przez nas być czczone i miłowane. Aniołowie są zdziwieni. Nie rozumieją, dlaczego Maria Magdalena płacze. Niewiasto, czemu płaczesz? Przecież nie ma powodu, żebyś płakała. Przecież grób jest pusty. Jeszcze nie rozumiesz? On zmartwychwstał. On powstał z grobu, żyje. Tak, rozumiemy twój ból, twojego serca, ale niech twoje serce teraz raduje się. Już nie powinno cierpieć, ale powinno być napełnione wielkim szczęściem niebieskim. Wesel się. Oczy i łzy, aby zobaczyć więcej. Bo kiedy ktoś płacze, no to rzeczywiście nie widzi wszystkiego wyraźnie, no bo jego oczy są trochę zamglone. Łzy to powodują. Więc proszą ją, żeby już nie płakała. Ale ona nie powstrzymuje swoich łez. Dalej płacze. Jakby chciała powiedzieć, jesteście aniołami, ale wy nic nie rozumiecie. Nie rozumiecie mojego kobiecego serca, które tak bardzo kocha Pana. Tak, wiem, że wy go kochacie, ale niejako jakby chciała powiedzieć, ale ja go kocham bardziej. Bo przecież aniołowie nie płaczą, ale płacze człowiek. Płacze niewiasta zraniona, Maria Magdalena. Zraniona miłością Jezusa. I nikt tego nie zrozumie, aniołowie też. Zabrano Pana mego, nie wiem, gdzie go położono. Czy czasem nie wiecie, gdzie jest Jego ciało? A może wy wiecie? To powiedzcie mi. Ktoś je zabrał. Może widzieliście tego, kto je zabrał? Ciało mojego Pana. Dlatego tak cierpię, dlatego tak płaczę. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Jezus najpierw posłał aniołów, żeby przygotowali ją na spotkanie z Nim, z Bogiem miłości, z oblubieńcem. Zawsze tak robi Pan, zawsze posyła posłańców, aniołów. Aniołów dosłownie, jako duchy niebieskie, ale także ludzi podobnych do aniołów. Też ich posyła i po dwóch, aby zwiastowali dobre nowiny, dobre słowa od Jezusa, zanim Jezus sam przyjdzie. Aby przygotować serca na przyjście tego, który ich umiłował do końca.
który jest miłośnikiem ich serc i dusz, który zbawił także ich ciała. I Pan pyta podobnie, jak aniołowie: niewiasto, czemu płaczesz? Jak ładnie Pan mówi, a wcześniej aniołowie: niewiasto. Chociaż nie mówi jeszcze po imieniu niewiasto, czyli z godnością, z szacunkiem, z podziwem nawet. Kogo szukasz? Jakby Pan Jezus też nie rozumiał przyczyny jej płaczu, doskonale wiedział, dlaczego ona płakała, bo przecież Jego nie było. Jej się tak wydawało. Kogo tak naprawdę szukasz? Umarłego czy zmartwychwstałego? Bo ten, który umarł, żyje. On zmartwychwstał. Jeżeli Jego szukasz, to On stoi przed tobą. Miłość nieśmiertelna, która została wskrzeszona, stoi przed tobą. Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jakie dziwne, szalone słowa Marii Magdaleny. Ale ktoś, kto jest z bólu, to mówi czasem słowa niezrozumiałe. Nie dlatego, że jest chory, ale dlatego, że cierpi. I nie jest w stanie wyrazić tego bólu serca. I czasami mówi coś, co dla kogoś z boku nie jest to jasne. Może wydawać się właśnie takie raczej niedorzeczne. Bo logika człowieka cierpiącego jest inna niż tego, kto po prostu jest zdrowy i nie cierpi. Ona myślała, że to jest ogrodnik. Myślała, że przyszedł wykonać jakąś pracę w ogrodzie, bo grób Pana znajdował się w ogrodzie. Nowy grób. Dany, wiemy, przez Józefa z Arymatei, który był dobrym człowiekiem i który ten grób przygotował dla siebie. Ale teraz ten grób należał do Pana. Ale on jest teraz już pusty. Więc myślała, to może przyszedł ogrodnik wczesnym rankiem, żeby właśnie oczyszczać ogród, plewić, może usuwać jakieś niepotrzebne też liście wysuszone, jakieś konary, podlewać. Bo to jest ogród. Ale ten ogród pięknie kwitnie, pięknie pachnie. Śpiewają ptaki. Są aniołowie. Jest Pan. Czego jeszcze może potrzebować dusza? Tak, to z drugiej strony miała rację Maria Magdalena. Masz rację. To jest ogrodnik. To jest mistyczny ogrodnik Twojej duszy. I dusz wszystkich, którzy należą do Niego. On uprawia duszę jak ogrodnik. Wyrywa chwasty. Zasiewa nowe, piękne nasiona ze swojego serca. Nasiona swoich łask, nasiona przede wszystkim wiary, nadziei, miłości i wielu innych cnót, aby one rozwijały się, rozkwitały w człowieku. A szczytem ma być pokorna, gorąca, żarliwa i nieśmiertelna miłość. Ten ogród ma być piękny, ma być dla ogrodnika niebieskiego, dla oblubieńca, dla Pana, dla Boga. On wie, jak zatroszczyć się o ten ogród. Dlatego nie trzeba nic szczególnie robić, tylko pozwolić Mu na to, żeby On się tym zajął. Żeby podlewał swoją miłością i Duchem Świętym, wodami miłosierdzia. Żeby oświecał swoim światłem. Wszystko rozkwitnie. Bo jest ogrodnik, już jest. Już był w środku jej serca, w ogrodzie. To zewnętrzne spotkanie świadczyło o spotkaniu także wewnętrznym. Wewnątrz niej Pan spotykał się z nią. Więc tu jest Pan. Nie trzeba Go szukać daleko. W ogrodzie swojego serca. Także każdy kościół jest taką świątynią, która jest duchowym ogrodem. Ogrodnik jest Pan w tabernakulum. Panie, zajmij się moją duszą. Oczyść ją, uświęć, aby rozkwitała, była piękna,
Moja dusza jak piękny ogród rajski, jak Eden. Wtedy Pan rzekł do niej już po imieniu. Mario. A ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Przecież powiedział do niej wcześniej. Usłyszała dźwięk jego głosu, jego słów, ale go jeszcze nie rozpoznała. Przecież wiedziała, że to jest jego głos. Ale może z drugiej strony to ten głos zmartwychwstałego już był trochę inny niż Chrystusa przed śmiercią, przed zmartwychwstaniem. Jego ciało było inne, jego twarz była jednak już inna, jego głos. Pan po zmartwychwstaniu był jednak inny. Ale dusza miłująca jednak go rozpozna, wcześniej czy później rozpozna go, jeżeli on się zwróci po imieniu do duszy. Nie tak na początku trochę bezosobowo, niewiasto, chociaż z miłością i szacunkiem. Teraz po imieniu, tylko on tak się do niej zwracał po imieniu, że nikt tego nie był w stanie powtórzyć ani tego naśladować. Mario po imieniu z taką słodyczą i z taką żalliwością, z taką miłością, że nikt tego nie uczynił wcześniej i nie uczyni. Od razu rozpoznała, bo to był taki krzyk radości, wesela i miłości. To imię, które Pan tak właśnie, wręcz właśnie z miłością i radością wykrzyczał. Mario! To nie było jakieś, tak jak to się zdarza czasami między ludźmi, że ktoś wymawia czyjeś imię z taką niechęcią, z taką byle jakością. A rozróżniamy, jeżeli ktoś mówi do nas szacunkiem po imieniu, to czujemy, że ktoś mówi do nas właśnie po imieniu, że nie jesteśmy dla niego bezosobowi. Tym bardziej dla Pana Jezusa. Każdy ma swoje imię, które Pan wymawia z taką słodyczą, że twoja dusza się rozpływa, że twoje serce skacze, wręcz tańczy. Na pewno jej serce, Marii Magdaleny, nagle, tak powiem trochę żartem, dostało chyba ataku serca dostała. Jej serce waliło niesamowicie, chciało wyskoczyć. Jakby mogło, to by wyskoczyło z jej klatki piersiowej i rzuciło się do serca Jezusa. Bo wcześniej rzeczywiście z bólu, cierpienia chyba by umarła, dostała zawału. Kiedy spotykamy Pana, serce skacze, raduje się. Szaleje, nie wie co robić nasze serce, kiedy spotykamy się z Panem. Więc ona też zaczęła krzyczeć na cały ogród, rabuni, jakby chciała powiedzieć wszystkim. Wiecie, kto tutaj jest? Rabuni, mój nauczyciel, mój Pan. On zmartwychwstał, on żyje. Ten umiłowany mój Król i Bóg tu jest. Niech cały świat o tym wie, że On tu jest. Na pewno cała okolica usłyszała jej krzyk miłości do Jezusa. Może nawet ptaszki na chwilę zamilkły, żeby przysłuchiwać się temu, co się dzieje. Pan Jezus rozmawia z Marią Magdaleną. To był jej mistrz, rabuni. Rabuni właśnie to znaczy mój nauczycielu. Rabuni to może powiedzieć takie wezwanie kogoś, kogo się szczególnie kocha, ceni, szanuje. Przeważnie mówiono rabbi. Rabuni właśnie mówił ktoś, kto był blisko rabiego. Właśnie ktoś, kto miał szczególną relację z rabim. Dlatego pozwalał sobie na to, żeby mówić rabuni. Mój nauczycielu, może tak powiedzieć dalej, mój ukochany mistrzuniu. Tak może trochę powiem też, trochę
Bardziej tak, żebyśmy wiedzieli, co się wtedy działo w sercach ich obojga, Jezusa i Marii Magdaleny. Bo serce Pana Jezusa też, możemy bez przesady powiedzieć, tańczyło z radości, skakało, było poruszone, widząc Marię Magdalenę. Bo Pan Jezus ją ukochał, umiłował. Przecież nie mogło być inaczej, że spotyka Marię Magdalenę, którą bardzo ukochał, umiłował, i żeby nic się nie działo w jego sercu. Więc kiedy Pan Jezus przychodzi do nas, jego serce też się raduje. I tańczy jego serce. On jest szczęśliwy, kiedy może być z nami, kiedy może przyjść do nas, kiedy z nim rozmawiamy, kiedy do niego wręcz czasami krzyczymy. Oczywiście Pan Jezus ma dobry słuch, ale dusza, która kocha Boga, czasami sobie na to pozwala i może sobie na to pozwolić. I Pan Jezus nie gniewa się na taką duszę, która pozwala sobie na więcej względem Niego, bo Go po prostu kocha. Bo jest tak blisko Niego, bo żyje w przyjaźni z Nim, w głębokiej relacji, którą nikt nie pojmie, nie zrozumie. Chociaż wydawać by się mogło dla kogoś z zewnątrz, że to raczej nie wypada, że to może nawet obrażać Pana Jezusa, a może to rodzaj nawet świętokradztwa, nawet bluźnierstwa. Nie, nic z tych rzeczy. To po prostu miłość, która nie jest z tego świata. I Pan mówi, nie zatrzymuj mnie jeszcze, bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Czyli Maria Magdalena, jakby mogła, to by Pana Jezusa zatrzymała dla siebie, to by Go po prostu teraz objęła, przytuliła, nie wiem, wycałowała nawet, bo chciałaby, żeby Jezus już nie odchodził od niej. Bo wiemy, jak odszedł, umarł, to ona po prostu duchowo była martwa. W strasznym stanie była, chociaż nie była w rozpaczy, bo jednak ufała, że Jezus powiedział przecież trzeciego dnia zmartwychwstanę. Czyli jeszcze muszę wstąpić do Ojca. Jeszcze nie możemy tak pobyć ze sobą długo, jakbyś chciała. Ta chwila rozmowy niech Ci wystarczy. Spotkamy się jeszcze. Ale będę musiał Cię jeszcze opuścić. Ale nie smuć się. Raduj się. Ojciec jest najważniejszy. Tutaj wskazuje na Ojca. Że Maria Magdalena ma pamiętać, Ojciec jest w centrum. Jezus chce, żebyśmy byli zwróceni ku Ojcu, przez Niego oczywiście, bo tak też chce sam Ojciec, ale ku Ojcu. Jezus prowadzi do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Bo dla Jezusa relacja z Ojcem i Bogiem jest inna niż nasza relacja z Ojcem i Bogiem, który jest w niebie. Jest różnica. To nie jest to samo. Jest to podobne, ale to nie jest to samo. Dlatego Pan Jezus właśnie tak wyróżnił to. Trzeba to powtórzyć. Do Ojca mego i Ojca waszego wstępuję. Do Boga mego i Boga waszego. Bo to jest Ojciec przede wszystkim Jezusa, Bóg, który zrodził Boga. Tak jak mówimy, Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg Ojciec zrodził swojego Syna. Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. Właśnie w tym sensie, że właśnie relacja wieczysta, wiekuista Syna Bożego jest zupełnie inna niż nasza relacja z Bogiem i Ojcem. Bo właśnie Bóg Ojciec zrodził swojego Syna przed stworzeniem tego świata, przed założeniem świata. Oczywiście Syn Boży stał się człowiekiem i dlatego dla nas umarł i zmartwychwstał, aby zniszczyć wszelkie zło grzechu pierworodnego. Całe dzieło szatana. Dlatego uwielbiajmy Boga, który jest w niebie, który jest naszym Ojcem, który jest Bogiem i Ojcem Jezusa. Tak, oczywiście jeszcze też trzeba dla jasności powiedzieć, skoro stał się człowiekiem, czyli stał się
stworzeniem, Pan Jezus. Bóg, Syn Boży, stał się człowiekiem. Ma również duszę. Ma ciało, jak my. Więc to jest niewiarygodne. To jest tajemnica, którą zachwycała się Maria Magdalena. Syn Boży, który jest pośród nas, który jest blisko nas, jest blisko jak przy Marii Magdalenie. Ona była zachwycona. Ona była napełniona miłością Jezusa. Cała była w Duchu Świętym. Odkąd oczywiście poznała Jezusa, nawróciła się, była uwolniona od grzechów, od demonów, to wtedy już była w Duchu Świętym, ale teraz otrzymała nowe wylanie Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Miłosierdzia Jezusa. I pobiegła do uczniów z misją, do braci Jezusa, duchowych braci Jezusa. Widziałam Pana i wszystko powiedziała, co się stało, co Jezus powiedział. Ona pierwszym świadkiem zmartwychwstałego biegła do uczniów, wstrząśnięta. Jej serce było już inne, przemienione, radosne, szczęśliwe i nikt tego już nigdy jej nie zabrał. Dlatego i my naśladujemy Marię Magdalenę. Ten płacz, który teraz może przeżywasz, ten ból zamieni się w radość spotkania ze zmartwychwstałym, z ogrodnikiem, z Panem, oblubieńcem i Bogiem. Razem z Nim idźmy do Boga Ojca. Głośmy, że Go widzieliśmy, ale widzieliśmy oczami serca. Tak, bo oczami serca można zobaczyć Jezusa. Zobaczyć Go w swoim sercu, w swojej duszy i ciele. I mówmy o tym, bo jeżeli nie spotkałem Jezusa, no to nie wiem, kim On jest dla mnie, to co dopiero dla innych. Żeby Go głosić, to trzeba Go spotkać. To trzeba z Nim być, to trzeba z Nim porozmawiać, to trzeba połączyć się z Nim sercem. To trzeba poznać tajemnicę Jego serca. Tak, Pan Jezus pozwala na ból i łzy. Ale już nie chcę, żebyś płakała, żebyś płakał. Już wystarczy tego bólu, smutku i płaczu. To prawda, błogosławieni, którzy płaczą dla miłości Boga z powodu różnych utrapień, udręk i cierpienia i zła, które jest w tym świecie. Ale jeszcze bardziej błogosławieni ci, którzy płaczą, ale z radości, że doświadczyli spotkania ze zmartwychwstałym. Bo wiemy, że czasami tego doświadczamy, może właśnie rzadko, ale doświadczamy, że człowiek jest tak szczęśliwy, tak radosny, tak wesoły, że płacze po prostu. Mówimy, płacze ze szczęścia. Nie płacze z bólu, tylko tym razem ze szczęścia. Po prostu człowiek się zachowuje dziwnie, no bo jeżeli jestem szczęśliwy, no to dlaczego płaczę? No właśnie dlatego, że jestem tak szczęśliwy, że po prostu oczy mi też po prostu ciekną. Łzy po prostu same leją się, bo człowiek po prostu może być troszkę jakby głupieje, jego serce. Śmieje się, cieszy się, jest szczęśliwy i płacze. I mówimy czasami, no to czemu płaczesz? No właśnie, bo jestem szczęśliwy, bo mam taką radość. Więc życzę każdemu z was i sobie, żebyśmy mieli taką radość ze spotkania naszego umiłowanego Pana, Zbawiciela, Ogrodnika Niebieskiego, Zmartwychwstałego Króla, żebyśmy płakali ze szczęścia. Już tutaj na ziemi. Razem z Marią Magdaleną. Ja byśmy mogli też powiedzieć, widziałem Pana. On żyje. Zmartwychwstał.